Mikołaj Przybyszewski, fatalizm. Weźmy sobie na przykład drzewo. Dla takiego człowieka w rzeczywistości to korzenie wystają z ziemi, tworząc piękną koronę plastikowych, fałszywych liści. To, co jest pod spodem, poza polem widzenia, to jego meritum, gdyż tego nie widzimy i nie możemy zobaczyć. A w bajki opłaconych naukowców kontrolowanych przez podziemia, a może nawet zamieszanych w kłamstwo o domniemanym wyglądzie drzew, wierzyć nie należy. Jesteśmy w stanie jedynie spekulować o tej prawdziwej, tajnej siatce gałęzi, która kształtuje to, co nad gruntem widoczne, a co później mami biednych ogrodników nieświadomie manipulowanych. Oczywiście nie należy zapominać, iż patyki z nieznanego nam materiału mają między sobą tajemny na najwyższym szczeblu kontakt, którego żadne radary ani sejsmografy nie wykryją. Umieją się tak przemieszczać, jakby zawsze były tam ukorzenione, a im głębiej rosną, tym jak wiadomo większy mają wpływ na wyższe, mniej świadome sfery. Na samym kamienistym dole znajdują się najgrubsze i najciemniejsze. Ci bez miąższu, i to nie tylko metaforycznie, przed dojściem tam muszą go wyciąć, pożyczkodawcy potrzebnych bakterii rizobium na lichwę. Nie zapominajmy, że cała podwładna reszta jedynie wykonuje ich polecenia z dołu. Tak, to oni stoją za wszystkimi plagami roznoszonymi przy pomocy zaprzyjaźnionych pasożytów i owadów, takich jak komary, pobierające krew przemęczonych ogrodników dla organów wykonawczych rozdających dotacje. Wojny o miejsce w glebie, stanowiąc jedynie manipulacje pod promocję o korzystniejsze wymiany niezbędnych zapasów minerałów, chwasty grają tutaj kluczową rolę, odwracając i skutecznie zajmując uwagę pracujących na polu. Oni nie mogą poznać wszystkiego. Niektóre naiwne, wypaczone ekranami świata widzialnego dają zaszczepić w sobie pod pozorem leczniczym zabójcze grzyby, pasożyty, które jak najchytrzej wykombinowany wąż wbija swoje żądło w kapilary, wysysając i blokując przepływ wody, zabijając w ten sposób powoli nieświadome rośliny, przekonane o poprawie jej wzroście. Najlepiej byłoby, gdyby właśnie przed takim drzewem stała ustawiona do zdjęcia mała dziewczynka otulona w biedną, zbyt cienką kurteczkę z namalowanym pszeniczno-błękitnym napisem Stop War na poszarpanym kartonie. To już ewidentnie znak wiary w antynaturę. Tajemnicza wiadomość o dacie następnego spotkania wielbicieli zbuntowanej służebnicy Matki Natury, na którym ono zostanie przebite, a jego krew i organy podane jako polewka i pożywka, nawóz dla kamienistych gałęzi. Tym ukrytym nie wystarczy już jedynie pełna robali krecia Nora na Roundup Event. W naszej odległej historii, a są dokładne daty, bo od już ponad 100 milionów lat, zarządzający Słońcem, choć na pewno i wcześniej, dyktowali zasady i tylko kilku z ponad 8 tysięcy krzemiennych, drewnianych umysłów nie wytrzymało presji i się zbuntowało. Wykorzystując możliwości sesjonizacji gleby, wyjawiło ów tajemnicy rozdawania kart. Niestety każdy z nich mniej więcej 2 tygodnie później stał bez ruchu, wysuszony lub leżał zwiędły. Jasno więc wynika, że nie wszyscy masowo pracujący, skupieni na iluzji ogrodnicy, się dowiedzą. Tylko ci najbystrzejsi, uważnie piekący między glebą a korzeniami. Po co?